tego odcinka dowiesz się więcej na temat gry Ark Nova. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry, Marek Spycharski, Portal Games i ze mną jest. Grzegorz Płówewka, także Portal Games. Witamy serdecznie. No i proszę Państwa, co my tutaj mamy dla Państwa? No, chyba dużo osób czekało na to. No ja myślę, że tak po Polski, patrząc po naszych paroderach. Po Polski czekało na to. Ark Nova. Dzisiaj, proszę Państwa, krótka prezentacja. Nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły, to nie nauczycie się z tego filmu, jak grać w Arknowe, ale po prostu zobaczycie, z czym się ją je. Okej, okay. temat taki. To może. Aha, że to tak powiedziałem. Z czym się, się ją je, jakby zwierzęta tutaj mogą się poczuć zagrożone. Na momencie. czym polega Arknowa? Czy to jest gra dla was? Po tym filmie będziecie mogli sobie. Dlaczego według nas jest fajna i według tych już tysięcy graczy na BGG też. Aczkolwiek wypowiadamy się naszym skromnym zdaniem. To co? Przejdźmy do. Pierwszego działu, czyli komponenty. Grzegorz jest tutaj ze mną, tak, nie, nie bez powodu, ponieważ on jest specjalistą w Arknowie, Więc Grzegorz, ja będę tylko pytał, a Ty będziesz odpowiadał. Powiedz mi, co my Dobrze. tutaj mamy. Tak, po pierwsze, to co widać. Nie wiem, czy nasz ten cały stół się mieści w kadrze, bo to może być problem. W kadrze nie, ale ja zaraz tu porowię przebitki. To... Natomiast to już mówię Państwu, że mamy tutaj rozłożone grę na dwóch graczy. I tych dwóch graczy. Tak naprawdę. A więc tego w pudle jest bardzo, bardzo dużo. Pudło zresztą jest wypchane po brzegi, mimo że jest taką, jak to się mówi, trumną taką praktycznie, tak? Dużą. Jest e, może sobie, nie tak? FFG, ale faktycznie takie, takie nie, nie jest to klasyczny kwadracik albo taki mniejszy prostokącik w, w grach, ale i tego typu niemiecki. To jest duże po prostu pudło, wypełnione po brzegi. Od razu fajna rzecz, takie dwa segregatorki tak, z pokrywkami e, ułatwiają. Ja co prawda stosowałem troszkę, nawet nie wiem czy jest tutaj. za dużo to napchałem. Ja stosuję troszkę inny system segregacji? Niektóre okay. elementy trzeba, bo na przykład według mnie. Trzymaj tego jest bez sensu, bo to są elementy, które tylko raz się wykładam. No i eee, to to tak, Każdy, jak mówię, to nie każdy nie robi, jak mi się podobało, jest, jest to dość elastyczne, natomiast faktycznie no, BMW się przydaje do tych wszystkich komponentów, które są to jak kasa, podstawowych, wybiegów, więc wszystko tutaj działa. I się zamyka. Jak dobrze się zrobi, to się zamyka. Twierdzą. ale faktycznie nie można wpaść tego za dużo. Mm. No to właśnie eee, w tak. Ale właśnie czemu ja tak zrobiłem? Nie wiem czemu, ponieważ tutaj mam jeszcze drugą taką. E, więc nie wiem czemu, tylko chciałem tutaj jednej w, w pacho. No dobrze, mów dalej. Co tu jeszcze mamy? Po, po jednej grze będzie wszystko widać co, co potrzeba. Więc jakby komponentów jak widać jest dużo. Natomiast e, co mamy? To, to po pierwsze plansz naszego zoo, których jest... To jest właśnie więcej, chyba siedem. Jest dużo, osiem z tego co kojarzę. Bo były 8, 8. To mamy tak, to mamy jeszcze 3, 6. I bliźnia przynajmniej 8. 8, proszę. I one są dwustronne z jakiegoś powodu. One są dwustronne. Jedna strona jest taka zupełnie standardowa. Jedna strona też jest standardowa, ale z ułatwieniami. Czyli możemy sobie zagrać, jak ktoś chce, bez asymetrii, nazwijmy to. Ale też jedna strona, e, jest 8 takich zupełnie asymetrycznych, gdzie że mamy specjalną zdolność. Na początku, na start, e, tak? I już jest fajnie, bo już trzeba coś kombinować. I one nie tylko się różnią zdolnością, tutaj zapisane na dole, ale także na przykład układem bonusów. Tam mamy takie drobiażki, które układem na planszy, które już sprawiają, że ta rozrywka niepodobna, ale jednak inna. Czyli troszeczkę tam te plansze, podrobialność dają nam tutaj. Dokładnie. Co tak. to jeszcze mamy? E, poza planszami rzucają się w oczy karty, których jest prawdziwy stos. <grych> państwu ty mów, a ja Państwu pokażę. I one są wszystkie w jednej kopii, prawda? Nie ma dwóch takich samych? Kart. E, tak, tak. Z tego co pamiętam, nie ma dwóch takich samych. Tak, tak jest to z kart i co mamy? Nie powiem z ile ich jest, ale dużo. Ponad 200, 100%. I co my takie mamy? Mamy zwierzęta? E, tutaj. Mamy trzy rodzaje kart, głównie zwierzęta, których jest, mają różne gatunki. A czy gatunki szkolne rodziny? Koza, koza e, tak, dodatkowo mamy e, karty sponsorów, to są takie z niebieskim tłem. O, tutaj to, to właśnie jest. Tak, tak, tak. Rodzime jaszczurki. To jest karta sponsora i tutaj chcemy. Ono, to są różne rzeczy, które nam. Myślę, daje to daje. takie pasywne bonuski takie One umiejętności. Tam, które... Tak, o ile to działają powiedzmy jednorazowo, On wstawiasz go, podwyższe atrakcyjność swojego parku. Super. To tutaj są e, rzeczy działające kombustujące się. Ja ci powiem, że to ma strasznie taką dużą wartość jeszcze edukacyjną, bo na przykład ma. dowiedziałem się o istnieniu, uwaga, zwierzęcia, które nazywa się Diugoń przybrzeżny. Nie mam pani co do tego zwierzę, ale wiem, że takie istnieje, więc jakbym grał w państwa miasta? Diugon <grym> <New> jest, <grym> <Gown> jest mój. <grym> I trzecim rodzaje kart są projekty ochrony przyrody. To są te, tak? To są te. Takie o o których wypowiem szczególnie. Tak, trzy rodzaje kart. a W każdym jeszcze dwóch rodzaju są różne, 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 różniste. Może nie podrodzaje, rodzaje, ale też tam. To jakieś logiczne, wodne rzeczy. No dużo tu tego różnie. jest. Naprawdę dużo tu tego jest. Masa kart, czyli tak naprawdę masa kombinowania. Bez wątpienia. Co jeszcze? Ja bym to chciał pokazać. To jest taka filiżanka kawy. Tak, tak, to jest zawsze to jest fajna zagadka dla nowych graczy. Jak to ułożyć? E, jakby, co to jest? Wersje już były różne. Słoń. Znaczy, e, jak to sobie tam ułożył samochód, myślę, że jakby ten, Ale to jest kawy. kubek kawy, e, bo to jest Coffee Break. Mamy dużo kart, mamy dużą planszę, mamy różne planszetki graczy dwustronne. I to nie jest koniec. No i mamy jeszcze mnóstwo żetonów, które kładziemy na te pasze. Tak? Jakby to właśnie było tam wcześniej. Te, to są mam to, te rodzaju kształty. Wybiegi dla zwierząt. Wybiegi, które, które będziemy po prostu sobie kłaść. Bo tak jakby to bardzo e, logicznie różne zwierzęta, takie fretki, nie fretki, jakieś takie malutkie, mają do wybiegu, ale są takie, jakby masz słonia, to musisz mieć dużo, musisz, musisz duży bieg zbudować. Więc każdy ma swoje wymagania, jeśli chodzi o wielkość, gdzie możesz go wypuścić do swojego. Zonu. I mamy jeszcze takie karty z klepsydrom. I to są karty końcowej punktacji, które są na początku. Dwie i jedno z nich w trakcie, gry będziesz opracowywał, więc one też Ci pomagają gdzieś tam na początku już ukierunkować swoje działania. tak? To mam na przykład za dużych zwierząt i Czyli ja mam punkty, zwierząt, tak, tak? Za duże zwierzęta. I tu mam w zależności, ile tych zwierząt mam, tyle punktów dostanę, tak? Za małych zwierząt, za badawcze, za Czyli ikonki badań. Ikon badań dokładnie. Za architektoniczne, za jakieś połączenia wody, pól, skał, dużo tego tutaj jest. Jest. jest dużo. To co chcesz jeszcze o czymś powiedzieć? Czy tak mniej więcej o komponentach myślę, że to właściwie jest, yy, jest wszystko. Ja bym chciał jedną rzecz. Yy, Przypomnieć ci, bo pewnie nie pamiętasz o tym. A przypomniał. A tym o piękny glosariusz. Że oprócz instrukcji mamy glosariusz. I jeszcze kartę, I przemoc. kartę przemocy. Kartę przymocy. I ten glosariusz to jest po prostu. Z tego co ja sobie go przeglądałem tutaj, bo nie wczytywałem się. To jest taki szczegółowy opis rzeczywiście działania kart, działania e, jakichś umiejętności i tak dalej, żebyśmy nie musieli nie się zagubić. To jest tak, że działania kart jest dobrze opisane na tej karcie. To nie jest tak, że mamy ikonkę i musisz się co to jest. Mhm. On to jest czyte. Natomiast zdarza się, że jest jakaś interakcja między tymi kartami, ktoś nie ma jak pewności, kto jest tam i tam że jest wszystko tak czarno miałem wypisane. Jak są jakieś wątpliwości. Grając wiele razy, sprawdzając. Nigdy nie miałem problemu, że kurczę, nie wiem co on Fing teraz robi. Glossary Rajczyk, jak miałem coś, człowiek wyjaśniał, zamykał temat, idziemy dalej. I przegląd ikonek. No, tak. Czyli jakby ktoś chciał zobaczyć pojęcie, jak, jaka ikona działa, tutaj mam tak jeden arkusz. To, właśnie, to jest właśnie tyle fajne, że one często są właśnie uzupełnieniem. Czyli tu można do niego eseryusza, można szybciej w ikonkach, co, a częściowo już to, to na kartach, więc to wszystko jest, jest, jest fajnie zrobione i, i, i uzupełnia siebie nawzajem, dając razem grę o dużej złożoności. Ale całkiem łatwo przy swojego Gracze generalnie po pierwszych, po pierwszych paru rundach już nie działa. I jeszcze mamy tutaj komponenty: dla czerwonego gracza, dla żółtego gracza. W pudełku mamy ile? cztery gracze? Cztery graczy, dla tak? graczy. Czterech dla graczy. I tutaj graczy. mamy kosteczki, które będziemy odblokowywać, to wiem. Mamy takich agentów, które będziemy tam wysyłać. Sobie. Robotników, tak? To są tak. robotnicy, tak? Dobrze. To robotników, które będziemy sobie wysyłać na planszkę tam w środowiskach, chyba ona tak się nazywa bodajże. No i, i tutaj to jeszcze mamy takie, i to jest sprytne, ale o tym później. I każdy gracz dostaje jeszcze taki zestaw kart, tak, to, jest, to, to jest jakby już kwestia właśnie mechaniki. To jest taka kluczowa mechanika, która tutaj to, bardzo, bardzo fajnie działa. Do tego zaraz dojdziemy. I do coś jeszcze chciałbyś powiedzieć? O Ej, tutaj? Taki drobiażyk plansza jest dwustronna. W zależności jak sobie tu ułoży, że jest pionowa albo pozioma. Badunc. Życzę, że jakbyśmy to teraz odwrócił tak? Że te karty leżą albo tak, albo tak. To teraz ja mam Mindblow, bo o ja tym nie wiedziałem. Jeżeli no, to jest uwagi. bardzo fajne, bo faktycznie na dwie osoby lepiej ci się gra, jak siedzisz koło siebie, i wtedy masz karty, tak, leżące na mm -hmm. siebie. A jak grasz na cztery, to wtedy Może... pojasz na drugą stronę. Ty... To mi teraz wdawał. No, ci Niemcy Państwo... sprytni są, nie? To, tak. E, to tyle, jeżeli chodzi o komponenty, to to przebieg rozgrywki. Myślę, że no teraz ten moment. Przejdźmy do przebiegu rozgrywki. No to, Grzegorzu, ja wiem, że ta gra jest ciężka. To jest dużo reguł. To jest dla mnie to jest tak jakby powstała mechanika działania akcji jest mega prosta i to akurat opowiem bo to jest to się tłumaczy dość krótko ale zwięźle i pokażę jak łatwo płynie to działa. Natomiast niektóre akcje szczególnie na tej planszce plus niektóre już działanie między kartami to się już robi wchodzi w skomplikowanie. Nadal ogólnie rzecz biorąc jakby ogarnięcie tego w całościowo wymyślenie strategii i tak dalej, czasami działanie jak kartę nie idzie, jak działać, to faktycznie wymaga już jakby wyższego poziomu działania, natomiast jakby samo zagranie w grę i poznanie jej nadal według mnie jest jak najbardziej dobrze do, do, do ogarnięcia przez, jeśli, inaczej, upraszczając, jeśli ktoś gra w Trampoline Marseille ogarniał, spokojnie mu się do tego i się nie poczuje bardzo zagubiony. Yy, to nie jest jakby, że to jest nagle poziom wyżej, nazwijmy na przykład, jak po która jest faktycznie okay. to, to nie, to jest, to jest euro, Wymagające, ale nadal takie nie, że tylko dla grupki wybranych 10 mhm. osób po co na krzyż. Właśnie to chciałem powiedzieć, że tu jest dużo reguł, bo naprawdę tych reguł jest dużo. Jest akcji, dużo zależności, dużo kombinowania i tak dalej, tak dalej. Ale no niestety nie jest to gra taka, żebym ja mógł z moją mamą sobie w nią zagrać. Nie, to tak to oczywiście. To, to chciałem tylko wspomnieć o tym, że to jest tak gra z tych cięższych, z cięższych. Tak, jak ktoś już znał, jakie planszówki podał troszkę w euro, średniej ciężkości, przydając tak, przykład, nasze wszystkie gry o Trzemagarphila, tak? Czyli zachodnie królestwa spokojnie może tego się, się tak. rozwój. Tak. Y y nawet byś, okej no, ok, jak i Stambu może możemy już coś zaprosić. To już by to przeskok by byłby dość duży, tak? Ale cokolwiek już, gdzie masz synergię, kombosy, kombinowanie na paru plaszkach naraz, to, to, to nie, jest, to nie to jest dużo, dużo, dużo wyżej nie sięga. Więc Teraz no po powiedz klice... mi tylko tak, Co my będziemy w tej grze robić? W sensie, jaki jest cel tutaj? O co w ogóle chodzi? Bo wiemy, że tu są zwierzęta, wiemy, że tutaj jest zo, ale o co B? Każdy ma własne zo i ty chcesz, żeby ono było najlepsze. A najlepsze jest, jakby, wypadkową dwóch rzeczy. Czyli pierwsza, jak ono jest atrakcyjne, to jest tak takie fajne symbole biletów. tak? Te bilety, tak? To jest atrakcyjność I mojego I najprostszy sposób na uatrakcyjenie zo, co cię zo ściąga? Zwierzątka. Czyli jak masz super zwierzątka, których nie ma i nikt inny, no to oni do ciebie ściągają. No I, I zwierzęta zbierzątka. mają. Różny poziom tej atrakcyjności, pewnie związane z kosztami, ich, jak, jak trudno je prowadzić, i tak dalej i tak dalej. Nie sprawdzają okay. szczegóły. Eee, więc to jest jeden. A druga rzecz to jest, żyjemy w tym XXI wieku, gdzie ochrona przyrody jest bardzo, bardzo, ważna. bardzo ważna, ponieważ wiemy, co się dzieje na, na świecie. I te ZOO nie tylko musi pokazywać, zwierzęta, ale to musi dbać o nie. Więc właśnie jest angażowanie się w projekty ochrony przyrody, gdzie na przykład te zwierzęta my wypuszczamy w na wolność, czyli odchowamy je w zoo i wypuszczamy. Opiekujemy się nim, a I potem... jest, e, tu, a, tu akurat jest na przykład, tego przykładu, tej, tej danej karty nie ma, To akurat jest ochrona, o, no, opieka nad danymi, koncentrujemy się nad danymi e, drapieżnikami na przykład, tak, ale zdarzają się właśnie... E... A, już wiem, już wiem, już wiem wszystko jasne, wiem o co chodzi. Tu sobie, tutaj przed sobą mamy startowe. Startowe... A są prostsze, ponieważ jakby na początku gry nie chcesz wypuszczać zwierząt, bo nie jesteś na to przygotowany, więc one tutaj polegają na tym, żebyś właśnie zbierał jakieś konkretne rodzaje, na przykład otworzył zoo dla ptaków głównie, bo coś na ptakach i tak dalej, natomiast wśród tych projektów, o, pięknie znalazłem. To właśnie mam, że mam na przykład Park Narodowy Lasu Bawarskiego, który mówi o tym, że będziemy dostawać punkty, jeżeli będziemy wypuszczać na wolność zwierzęta z ikoną Europy i dokładnie o tym mówisz. Tak, dokładnie tak, że to jest jakby taki pokazany przykład jakby i trosz, troszkę nieintuicyjny, nie że Wypuszczamy zwierzę na błoność, tracimy na aktywności. natomiast zyskujemy właśnie tutaj, że jesteśmy no, bardzo dobra. pro. Ale to po co, pro... po co mi zdobywać jednocześnie te tak, dwa, dwa różne rodzaje... gra kończy się w momencie, jeśli jeden z graczy, każdy no. ma tutaj swój znacznik pięknie położyłeś, więc jeden porusza się w ten sposób, drugi, no, drugi a, że jeden po tym, a drugi po tym zielonym. A drugi po zielonym. I co I jak, jak się one spotkają, się spotkają? To w tym momencie jest koniec tak powinno być. A jak ona się spotka? To, to będzie to znaczy, znaczy, że graczy właśnie ostatnio i to wtedy i to, to ile wtedy ma punktów? Tak, tylko pokrótce. To jest różnica między eee, tymi? Tak, tak, różnica między nimi tam jest więcej, jakby można skończyć na ujemnych punktach. Czyli lepiej fajnie byłoby, jakby jeden drugi znacznie przeskoczył. I dalej, tym lepiej, tak jest dokładnie. tak. Eee, Czyli jest... będziemy zdobywać dwa różne rodzaje punktów i staramy się. A to jest ciekawe w ogóle, Tak, bo wtedy bardzo staramy się iść jednak w te dwie ścieżki. tak, To chyba tak, tak. najlepiej. Tak, i to nie jest tak, że trzeba iść bardzo równomiernie, bo można na jednym mątku skoczyć nadrobić, da się, mhm. potwierdzone <grym> z autopsji. Natomiast szczególnie na początku ważne jest, żeby pójść w obie, ponieważ ta ścieżka, ta ścieżka daje kasę. Ta ścieżka z biletami, daje Moja jest na przykład. Bo ja myślę, że atrakcyjnie przychodzą nas ludzie, więc tu jest kasy co jest co rundę ważne. A ta ścieżka tutaj daje nam je bonus na dobrej Premier, co też jest ważne, więc jakby. No, trzeba. Jak zaniedbamy którąś z nich, to albo nam braknie kasy, albo, albo te wszystkie bonusy zgarną, bo one gary. są lepsze jak jesteś pierwszy. Więc zgarną nam ci drodzy no koledzy. To wiemy, o co gramy. Tak to jest. teraz powiedzmy jeszcze, jak gramy. I jak gramy? Akcja 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 akcja, 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 akcja. Akcja, akcja, przerwa, na... akcja, przerwa. I tak, tak, dalej. Tak, przerwa, tak, na... przerwa na kawę. Eee, a jak wygląda akcja? Bardzo prosto. Mamy pięć kart akcji. Każdy ma zaczyna z takimi samymi kartami. Dojrzała ta sponsorzy, budowa karty stowarzyszenia, ty, pewnie masz w innej kolejności. Tak, kolejność jest, eee, jest losowa, z małym miodkiem, mhm. ale to nie poruszamy tego teraz. Natomiast to jest ważne, czyli wybieramy sobie taką kartę i zagrywamy ją. A zagrywamy ją z odpowiednią siłą. A siła wskazuje miejsce, czyli im dalej jest na prawo, tym większa siła, czyli tym więcej tą kartą zrobimy. Przykład. Budowa. Budując, budujemy różne obiekty na naszej, bo nie tylko są tu wybiegi, uh -huh, są tam uh -huh. kioski, pawilony, przeróżne tam y, cuda na naszej mapie. No i jeśli zbuduję. No i tą dwójeczkę, no to mogę zbudować maksymalnie coś, co zajmuje 2 heksy. Czyli że coś takiego byś sobie wziął? Tak, tak. Takie... To mogę zbudować takie, ale I byś... już trójki, czwórki... Tutaj gdzieś położył sobie, tak? Tak, tam są oczywiście zasady, a nie, nie możemy przegrywać różne czy się do jeszcze dodatkowo dzieją, ale to jest po prostu budujemy i kładziemy dokładnie. Są jakieś widajkonki, które pewnie jak zasłonisz, to. Dostaniesz błusy, więc jakby trzeba tam troszeczkę właśnie rzeczy do tej drogi pogarniać. Jakbym trzy, to bym mógł zbudować trójkę, czwórkę i Jasne, tak dalej, i tak dalej. Czyli Im tak dalej. dalej, tym silniejsze. I co by się z tą kartą stało potem? Jak byśmy zbudowali. To ona się przesunie, tak? Ona się trafia tutaj na jedynkę, a ta się przesuwa, jest Aha. mocniejsza. Czyli my od razu chcemy zobowiązać się taki flow tych akcji, żeby w odpowiednich momentach odpalać je z największą siłą, więc. Rozumiem. I a te się... akcje są właśnie, od jest fajne, że one są wypływające z siebie, bo dokładnie to jest tak, jak co chcesz zrobić na początku? Na no, no logikę, masz puste ZO. No to musimy najpierw coś zbudować. Tak zbudowaliśmy, mamy wybieg. Teraz potrzebujemy kart. Jest przerwa. To jest akcja, żeby dobrać karty, tak? Więc dobiorę sobie kartę, bo być może tutaj mam jakąś fajniejszą, którą chcę yy, poza startem je zatrudnić. Często zaczynamy od sponsorów. To jest w ogóle porada, żeby. Jak Zacznę, można tak? na rynku, żeby mieć kartę na rynku, bo sponsor jest. Yy, A jak on nie jest masz? darmowy. To znaczy on nie kosztuje kasy dodatkowo? A jak nie masz sponsorów? To lepiej sobie tutaj coś. znajdź. sobie. To do... znajdź sponsor. Dokładnie tak. Jakby, ale <grym>? szansa na to, że w swoich ośmiu kart na dzień dobry i tu nie będzie znane z sponsora, chyba by się nigdy nie zdarzyło. Tak, bo dostajemy osiem kart na dzień dobry, z czego 4 sobie zostawiamy na rynku. Tak, Więc mam tak, też też tak. zarządzamy sobie początkiem gry. Aha. Dobrze. I. Tu, więc, tutaj sponsora chcemy, bo sponsor, tak jak mówiłeś, daje nam pewne możliwości kombowania, bonusy stałe, więc już nam pomoże w naszej taktyce czy też, strategii na grę. Więc to też chcemy zagrać. Stowarzyszenie jest właśnie tą najbardziej skomplikowaną akcją, no ale, więc to o tym za momencik. A oprócz tego mamy zwierzątka, yy, czyli po prostu, jak już jesteśmy gotowi, mamy to, mamy to zbudowane, mamy tego sponsora, który nam się skobił, te zwierzęta, które zagramy, to w te zwierzęta zagrywamy. I Bierzemy kartę, wykładamy przez stół, zastosujemy i tutaj kładziemy kosteczkę, żeby pokazać. Że halo, halo, tutaj już ktoś mieszka. Musimy go budować kolejny wybieg, żeby. No ty wybrać... to czekaj, to tak troszeczkę pomału. To buda... Pierwszy <laughs> będziemy coś budować, tak? Tak. I potem będziemy mogli sobie zagrać jakieś zwierzaczki, tak? To no oczywiście. i ja na przykład, że ja bym chciał, y, i tu mam wybieg z dwójką, to ja bym chciał oś, y, oś Super, fantastycznie. I tu mogę? To jest dziwy przykład. Że tam nie postawia. Tak? Bo osioł, e, takie zwierzątka tak oznaczone to są te zwierzątka do takiego, takiego małego zoo. Czyli musi mieć specjalny budynek małe zoo, bo one, e, tam odwiedzają nie z dzieciaki, okay. e, one się są kawę czy genetycznie. To ja mam fenek o, pustynny. Ja Fanek pustynny. Pasuje. Taki lis On ma taką jedyneczkę, co oznacza, że wymaga. Minimum jedynki, natomiast dwójki można go też puścić. nie jest to jakby wykorzystanie miejsca, on będzie miał wtedy mnóstwo przestrzeni, a ja mógłby potencjalnie... sobie poradzić na mniejsze jakby A seba. ja potencjalnie mogę powiedzieć, a dobrze, mogę tam jakieś większe e, ten. I on tu ma jakieś, że 8 pieniędzy za niego muszę zapłacić? Muszę zapłacić, no trzeba go tutaj do tego, do, do tego, do... I ma to jakieś ikonki dwie, to, powierzę, to do jakichś kart, nie... Zawsze ma ikonkę kontentu z którego pochodzi. Zgadza się, Wyglądasz? Oraz jakiego rodzaju zwierzątkiem jest. Czasem jeszcze inne, ale to już jakby to są takie takie minimum. I oprócz tego I ja zawsze mam... ma ile ci przyniesie atrakcyjności? Czyli tutaj tyk, I jakoś cyk, tyk, 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 tak? Często jakąś na specjalną Dokładnie tak. I tu mam co? Spryt. Po zakończeniu bieżącej akcji możesz położyć dowolną kartę akcji na jedynce. No czyli że ja sobie tak zrobię pyk! Że zwierzątka przełożysz, a jeszcze od koło może jedną Aaaa. kartę, czyli jeszcze przyspieszy ten, ten No ten sprytne, sprytne. Czyli będziemy budować wybiegi, po to, żeby tam wkładać zwierzątka. Tak jest. A chcemy mieć zwierzątka, żeby nam ta atrakcyjność tutaj na tym, tym rosła, żeby mieć więcej pieniędzy. Plus, tak jak mówiliśmy wcześniej, zwierzątka są zawsze wymagane gdzieś do realizacji tych celów. Bo albo je wpuścimy, okay. albo musimy zebrać odpowiednią ich liczbę, odpowiednich rodzajów, żeby realizować te projekty, które też nam na tym torze dadzą, dadzą, dadzą pójść do przodu. To też jest taka ciekawostka. Na tych projektach możemy mieć tylko jedną kostkę. Kostkę. Tak, to znaczy że możemy spełnić go tylko raz. To znaczy. Ja tam tylko mogę tak... Że masz, już, i że, koniec. Że, masz, że masz ten wybór, nie? Jak sobie zauważysz, tutaj są trzy poziomy, tak? Masz tylko dwie zwierzaczki, to są dwa punkty, ale przy cztery są cztery, a przy pięciu pięć. I ty teraz myślisz sobie, albo ja chcę szybki zysk od razu, albo zbieram, albo na odwrót. Obaj idziemy w te same zwierzaczki. Musisz to samo ja się powiedzieć? Ja widzę, I że ty wtedy... masz trzy, ja też mam trzy i teraz pytanie, czy... Czy zdążę czy nie zdążę? Tak? Dokładnie, tak? Tak Okej, tak. Mam taki wyścig kto pierwsze, ten lepszy. Ja, I to potwierdzam, że miałem taką partię, że grałem ze znajomym i jakby on jakby. jakby tak, zawsze tak. był moment przed, przed tą dwójką. Nie mogę. Ja ostatecznie gdzieś tam ponadrabiałem później, ale początki były mega było ciężkie, mega ciężkie. Tak A ja już mogę mieć pytanie, bo tutaj jak widzę, że będziemy zbierać drapieżników sobie. Mhm. I tu mamy te 5-4-2. Mhm. I że jak ja zdobędę drugiego drapieżnika, Mhm. To ja muszę w tym momencie zadecydować, czy to, jest się to realizuję. To specjalna akcja, to nie było tak prosto właśnie. Aha, a tutaj widzę, tak? Ba, a to baś. do tego zaraz dojdziemy, dobrze. Czyli wiemy, jak budujemy, wiemy to wszystko. Co my tam jeszcze mamy? No, dobieranie kart jest... E, Stąd bierzemy, e, tak? Jest o tyle... E, o tyle fajne, znaczy fajne, są dwie, dwa rodzaje wzięcia kart. Albo bierzemy sobie e, stali, mhm. albo jest tak zwane pozyskanie karty, ale to jak masz tylko siłę pięć, to wtedy bierz dowolną z tych włożonych. A. Bo, te, bo, bo za chwilę dojdziemy do takiego małego twistu dla, dla naszych graczy, naszych widzów. Czyli kartę mamy tutaj zbierania, nazywa się przerwa i im silniejsza ona jest, tym więcej kart stali pozwoli nam dobrać. Tutaj nam no, przykład koniec rundy, bo właśnie słowo klucz przerwa wskazuje, że przesłuchamy do gdzieś tutaj to jest, reset, tam tam jest przychód z różnych rzeczy, okay. czyszczenie tutaj i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak. Mamy sponsorów, o których już powiedzieliśmy, ja tutaj gdzieś takiego jednego, ale nie dałem sobie... I tutaj uwagę. też od razu jakby sprytni, to, że gry stwierdzili, że no kurczę, dla tego sponsora, tak mówisz, że czasem może nie mieć na ręku, albo właśnie go zagrałeś, albo nie chcesz, mm -hmm. to jeszcze druga rzecz, i możesz zrobić przerwę X i wtedy z jakąś masz kartę, ty wykaz dostaniesz. Czyli takie jest... składanie długopisów. Dokładnie. Jak <laughs> ja to tak, mówię. Tak, tak, tak. Zresztą składanie długopisów, więc jakby to też jest taka możliwość, żeby, nie ma, żeby tę, tę kartę przepchnąć z tej piątki. Eee, nie zmarnować akcji. Tu jeszcze na chwilę się zaczęłam na tych sponsorach, bo chciałem znaleźć mm -hmm. jakąś kartę, żeby e, wytłumaczyć Państwu. I to mam bibliotekę naukową. Taką bibliotekę naukową. I ona na przykład mi tutaj mówi, że jak ja już mam ją w stole, to za każdym razem, gdy do mojego, do dowolnego Zoo, nie do dowolnego, mm -hmm. do dowolnego Zoo zostanie zagrana ikonka badań, ja otrzymam dwa pieniądze. Tak jest. I zyskuję jeden, e, jak to powiedzieć, się nazywa na tarczy? E, to. Punkt ochrony środowiska. Punkt ochrony środowiska za pięć różnych ikon kategorii zwierząt, i podejrzewam, że to jest na koniec gry. Tak. Wszystko, co jest brązowe, to na koniec gry. Czyli tak jak Państwo mówili, Grzegorz nie oszukuje. Chcecie mieć karty sponsorów, bo im szybciej ja będę miał to, tym szybciej, im tam gracze będą grać sobie te ikonki mm, naukowcy. I tu możesz trzecią ja rzecz, którą na początku może sprzedać go ale na przykład ja od, od razu, nie, że to jest żółte, to jest natychmiastowe, więc w momencie zagrania już dostajesz 1 atrakcyjności za każdy symbol badań, który masz u siebie. Więc jakby warto. No musicie mu załatrakować. Hmm. Zwierzęta omówione, sponsorzy omówieni, budowa omówiona, przerwa omówiona, przerwa omówiona stowarzyszenie. I stowarzyszenie, to się do tego właśnie naszych robotników. mamy specjalną planszkę, która daje chyba najwięcej tak powiem, opcji, dlatego jest przydbaj skomplikowane. To znaczy, u góry masz siłę, z jaką musisz wysłać, zagrać tę akcję, żeby tam wysłać robotnika, tak? Czyli od dwójki, gdzie po prostu się przesuwasz na traku, tam reputacja, nie mówimy na razie o tym, nie ma sensu. Tu już jest ciekawy, bo tu sobie nawiązasz kontakt z jakimś zoo z innego kontynentu. I wtedy sobie bierzesz taki znacznik. kładziesz go sobie u siebie na palszce. I od Ej, tego momentu to zwierzaki nie? z tego końcem was i sprowadzasz taniej po prostu, tak? Czyli teraz wszystkie z Australii, które miały symbol Australii u siebie, będą płacić dostały trzy kasy mi się opłacić, więc jakby... Znów możemy sobie poddać swoje swoją A czy on rękę mi się kombuować. na przykład liczy do jakichś tam wymagań do kart, czy jakieś? On może się liczyć, że na przykład jeśli masz, może być na przykład wymóg, że musi się kontrolować na jakimś kontynencie, to to już jest ikonka tego kontynentu. A, I tak czyli samo może tak być... podwójnie się płaca czasami grać. Tak. Jeśli jest, jest, jest ikonką, to, yy, to działa. Tutaj znowu stawiasz sobie laboratorium i one mogą się koncentrować właśnie na symbolach nauki, które na przykład z tamtą kartą mhm. działały. Mhm. Mhm. Mogą znów rozbudować reputację, która w pewnym momencie da nam pewne rzeczy, albo Zwiększać na przykład limit na rynku, bo to też jest ważne. O jak mnie tam już parę razy koledzy tak nimi uwalili, bo jak masz pięć kart i masz przygotowane kombo, mm -hmm. a ktoś właśnie odpala przerwy, bo właśnie zrobił e, tą akcję przerwa pięć i nagle stąd się coś tu i, tam się I się dzieje, musisz że, że wtedy taka... do trzech kart zostawić i takie... No takie powiem ci nie mniej. Więc te opcje pięciu kart. Jak mi to dzisiaj powiedział Bartosz Pstryczyk w nas. By, bywa, bywa, była cena. I ostatnia właśnie, ale opcja. Z punktu widzenia gry, chyba najważniejsza, to są, te się robi na początku, a te są kluczowe, bo to jest to, kiedy wstawiasz tą kosteczkę. Czyli jak wspomniesz warunek danego projekt, e, projektu ochrony przyrody, wstawiasz tam swoją kosteczkę i po pierwsze, dajcie sobie te punkty, a po drugie, jeszcze ważniejsze, tę kosteczkę nie bierzesz z tej puli, mhm. tak jak zwierzaki, tylko z tylko puli odblokowujesz tutaj, sobie tutaj odblokowujesz tak. sobie. I to są bonusy albo mocno jednorazowe, to te żółte, albo jeszcze lepsze, stałe te stałe, które są co rundę, chyba w momencie odblokowania z tego, co pamiętam, i co rundę jeszcze też. I tu od razu mówię, os, ostrzegam, jeden z kluczowych bonusów to jest tak zwany właśnie snap karty. Bo to pozwala. Ta, ten, ten o tym mówisz, Bo tak? to pozwala dobieranie karty stąd tak po prostu za free. To jest mega ważne. Bo... I że to, co rundę, ja bym sobie sobie jedną taką kartę są? Od... Tak, no tak, to, tak. To, to tak to. Jak, no. I to jest bardzo fajne, bo to pozwala właśnie na. No bo to snapowanie to jest na normalnej yy, akcji, to jest tylko akces siłą pięć karty, więc tak de facto to ma się nie zawsze jej tam. leżeć miała na trecie, ja żeby ją tam dopchać. Tak, tak, tak. Więc jakby super ważne, bo kart nigdy mało, nigdy to dość. I tu jeszcze widzę, że jak kładziemy sobie te mm, żetony tych kontynentów, to też jak położymy, to nam jakieś rzeczy tutaj daje, odblokowuje. I teraz ten, ten ma się ten twist, Dajesz. który sprawia, że ta gra jest jeszcze bardziej regrywalna. Te karty są dwustronne. A że one coś tu mają? I z drugiej a, strony jest a... mocniejsza wersja tej karty. I na przykład właśnie, patrząc właśnie na dobieranie kart, tu nagle zaczyna grać reputacja, ponieważ tutaj dobieramy karty nie tylko stali, czyli tutaj w ciemno, ale a z zasięgu, zasięgu reputacji. I to jest nasza zasięg reputacji, że teraz mamy teraz jeden, ma i tego liska. A stąd możesz dobierać już tych trzech, nie? I nagle... No to też jest takie, jest dużo tutaj przydatnych rzeczy. A, a to jest fajne, że I tu jest Trust mi ja grałem na wszystkie te karty, każdą, nich, każdą chciałbyś mieć. Nie ma fizycznej, nawet gdyby ktoś się spełniał fizycznej opcji, bo jest ograniczona liczba miejsc, gdzie te karty, to są taki właśnie symbol. I tu pokazuje, jak bardzo warto iść na, na tak naprzód, że już pod... tutaj dochodząc, możesz mieć wybór, albo dodatkowego robotnika, czyli dźwięk akcji tutaj, też fajne, albo obratać kartę. I overall, tak jak tutaj patrzę, to jest raz, dwa, trzy? To w takim sensie? Bo nie no, że jakby trzy są możliwości... Sobie karty. Tak, na oko tutaj rzucam. Jest, czekaj, tu jest jedno, tu jest drugie. To cztery w takim razie. No. Tu jest trzecie, to jest czwarte. Tylko, -Y czyli nie. tak, to cztery to nie wszystkie, a mi się... No trzy to jest, dwie to standard, trzy to jest też jakby, jak Fajnie. się troszeczkę postarasz, cztery chyba mi się jeszcze nie dało, się, bo, bo nie, da się no, mieć nie chcesz mieć, właśnie jak już na przykład idziesz tutaj, no to nie tylko po to, tylko chcesz iść dalej, jakby... To, no rozumiem. Plus jeszcze niektórych rzeczy nie da się zrobić, eee, właśnie to wszystko są wymogi, na przykład tu nie, chcesz, nie możesz mieć trzeciego, czwartego e, partnerskiego zo, jeśli nie masz ulepszonej karty to stowarzyszenia. To jest stowarzyszenie? To jest stowarzyszenie? Stowarzyszenie, tak. Eee, no nie możesz wejść, tu gdzieś jest ten, o nie możesz przejść na ten tor dalej no, po te fajne bonusy, jeśli nie masz ulepszonej akcji kart. I tych ograniczeń tutaj jest. Nie możesz tutaj zasłonić tych dwóch miejsc, nie, nie, nie masz dobrze akcji budowy. I tak dalej. naprawdę no nie my opiszemy się co każda akcja robi, ale każda nagle staje się potężniejsza, daje dostęp do specjalnych, do specjalnych akcji związanych, albo nagle zaczyna się dzielić. Bo na przykład wtedy budynkiem 5, akcją budowy 5 mogę zbudować 5 małych budynków, zamiast jednego zawsze. Więc jakby... Wow. Które akcje i w jakiej kolejności upgrade'ujemy ma kolosalne znaczenie. Czyli powiem ci, że naprawdę, bo przejdźmy przez te wszystkie akcje, to te reguły nie są skomplikowane. Ja sobie wybieram jaką kartę sobie gram, wykonuję ją z siłą, która się znajduje u góry, przesuwam na lewo, reszta się dosuwa i, kolejny i gra kolejny gracz. tak naprawdę. Jak wyplowuje, planujesz to chcę zrobić kolejności. Czyli, tak, no, czyli ciężkością w tej gry nie będzie e, e, jakby wybór, tylko znalezienie sobie tych synergii i ułożenie sobie tej takiej ścieżki, którą ja bym tak, zrobić w tej grze. Dokładnie tak. I kiedy kończy się gra? Jak ktoś, jak już mówiliśmy na początku, jak ktoś przekroczy... A tak, ja rzeczywiście mogę. że to, się, D2, się nie ma, nie ma, innej możliwości. Ona jest, no to już to wszystko ty do graczy, tak, bo faktycznie... Ale... No, no, dwie godzinki? Jakby dwie godziny... Jeszcze gry są dość długie, to muszę no, bo, 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 Bo jeszcze nie wiecie dokładnie, jak to jest synergię odpalić, jak to wszystko tutaj zdziałać. Nie działa, nie chcecie wszystko... się pomylić, grać ostrożnie. Tak, ja tylko zawsze będę podkreślał, Iść na tym to, że to jest ważne, bo jak tylko tutaj jest odpali, albo dodatkowy robotnik, albo umirewana karta e, lub niebunosy dadzą ci już do konkretnego e, boosta, wsparcie i, i później się potoczy, tak? Natomiast jak będziemy sobie tak dziubać powoli na tych początkowych, to będzie problem, to będzie problem. A, ale no dwie godziny to jest partia z początkowa na dwóch graczy mniej więcej powiedziałem tak. Na cztery jak są na czterech chyba nie gra, na trzy osoby najczęściej graliśmy, a może na dwie, to, to już zależy. Tak, tak, dalej dwie godziny eee, to też był super wynik. Trochę więcej, bym się wydaje. Tak 40 byliśmy gracza plus minus to jest taki czas, który... Bo spóźnienie na dwie osoby spokojnie da się zagrać szybciej. No wszystko zależy od tego, jak bardzo zupełnie się ruchy. Aż tyle między tymi właśnie ruchami, ruchami się nie zmienia. Fakt faktem, że jeśli ktoś podbierze Ci kartę, którą właśnie chciałeś tak, to się tak, wtedy no, problem. Ale tak poza tym... No i na początku czasem... No, zdarzają się takie momenty, że jest ktoś, włoży Ci takie jakieś szprychy, ale nie aż tak często, nie aż tak często, więc jakby czyli, ten planowanie idzie dość, dość, dość płynnie. Czyli taka gra jednak na, jak to się mówi, danie wieczoru. A to na pewno, to na pewno, jakby tutaj to dzieci zagracie i będziecie, to też właśnie jest fajne, że mimo nawet, że czasem masz te punkty ujemne, bo tak się zdarza w pierwszych partach, z reguły tak jest, że jedna osoba przekroczy, a reszta po prostu będzie gdzieś tyle mniej nie bardziej, ale tak masz świadomość tego, że zbudowałeś tego Tak zrobiłeś. E, tych zwierząt masz, masz, masz ich, 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 ich jakby więcej, tak, jakby nikt no to jest właśnie ten fenomen tej gry, że na tej X partie pokazywanym wielu ludziom to kurczę, no z ręką na sercu nie miałem kogoś, to by powiedział, kurczę, a to słabe jest w sumie, nie? Jakby... Jakby coś tu mi nie działa, nie podoba mi się, nie? Jakby to było albo Zacznij. fajne, albo bardzo fajne, albo... Kiedy mogę kupić, nie? Okay. Tak, Chciałem, e, że e, ja wiem, tak powiedział, że po prostu to dla już może być za, za ciężki tytuł. Chociaż ty masz taką ekipę dryę. Tak, ja, 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 ja no, znam swoich różnych swoich no. nie, nie pokazywałem to akurat, no nie wiem, no, moimi dziećmi to jeszcze nie zagram. No nie, to, to jeszcze... <laughs> dla to jeszcze nie tytuł, tytuł Chciałbyś coś jeszcze tutaj dodać od reguł? bo ja myślę, że mamy... Kurczę, tak więcej... te, 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 te jest, no, to jest. jest fenomenalne, że opowiadając o niej stwierdzenie, kurczę, usiadłem sobie teraz znowu zagram, nie? E, Fakt faktem, że w ten weekend będę grał, bo już obiecałem znajomym, jeszcze nie wszyscy poznali znajomych, więc dziś no, spotykam gdzieś... się raz za będę im prezentował weekend, więc Super. Eee, będzie grany. To my teraz przyjdziemy i posłuchamy, co recenzenci mają do powiedzenia na temat Arkno. I na początku myślałam, że a pójdę w... Zagram w tę grę pierwszy raz, będzie, taka, będzie zupełnie taka sama jak teraformacja Marsa, będzie zupełnie to samo, ale nie. Mimo tego, że ta gra jest po prostu siostrą bliźniaczką teraformacji, to jest to bliźniaczka dwujajowa, która jest inna, która wygląda inaczej, która ma inny charakter, która może jest troszeczkę bardziej skomplikowana, którą trudniej zrozumieć, ale jest to naprawdę gra, którą warto spróbować, szczególnie jeżeli lubicie teraformację. To zobaczycie, ile tych podobieństw między tymi dwoma grami jest, I, ale też ile ich jest różnic, ile te gry innego wnoszą. I to jest gra, która ja się bałam tego, że właśnie ona będzie zbyt podobna i że będzie chciała się tej jednej z tych dwóch gier pozbyć, ale po dłuższym przemyśle stwierdzam, że nie, one są na tyle różne jednak tematycznie i właśnie dają taki inny feel tego wszystkiego, że Ark Nowa jest troszeczkę cięższa, moje zdaniem, od teleformacji pod względem tego, że to jest tej decyzji jednak trochę chyba więcej, że Ark Nova bardzo nam się spodobała. I jest to jedna z takich gier, gdzie baliśmy się, że ten hype, który na tą grę był tutaj i wszyscy chcieli ją mieć, że była wyprzedana wszędzie. W końcu, jak się pojawiła gdzieś, to była za jakieś kosmiczne kwoty. No i się pojawiła w naszym zaprzeczennym sklepie, gdzie pojechaliśmy ją odebrać i naprawdę okazało się, że to jest gra, którą ten hype jej nie przewyższa. To jest gra, która. Dosłownie wpasowuje się w to wszystko, co o niej mówią. Jest warta tego hypu, jest warta tych pieniędzy. Jeżeli lubicie gry ekonomiczne, które gdzieś coś rozbudowujecie i to przed wami rośnie, się rozrasta, widzicie, jak to wszystko działa. Wszystko ma ze sobą jakieś tam powiązania, to Nova powinna być jak najbardziej na waszym radarzu. Kończy i tak kurczę, jeszcze chciałem, chociaż to i to, nie? I tak trochę mm -hmm. szkoda, nie? Bo tam parę o te punkty, no dobra, ktoś musi wygrać i przegrać, ale właśnie przyjemność grania jest duża. Mm -hmm. e, dojemy zło y i tak dalej, okej. Okay. Ale podoba mi się to, jak tu mechanicznie wszystko jest uzasadnione względem klimatu, nie? Czyli na przykład nie... To jest mega. No jakieś tam zwierzęta mają umiejętności typu właśnie drapieżniki mają ten Hunter, coś tam, że poluje i dobieram kartę, jak mi jest zwierzę, Zbierze? to go dobieram. O, akurat jest tutaj Hunter 4. Tak, czyli... Macie znaczy, łowca operował zwierzętko, zwierzątką i tak kurde, no, nie? Uwalnianie zwierząt, czyli mechanicznie jakby cel dodany do domy, mhm. ale to zwierzęta na wolność, musimy opróżnić nasze zoo, stracimy na, na wyglądzie, no bo tego zwierzęcia nie ma, ale dostajemy punkt ochrony przyrody. Kurde, no tak się fajnie klei ta gra, że rzeczywiście mhm. y, czuć, czuć tutaj y, tą całą naszą zabawę, nie? Mi się wydaje, że to jest ważne pytanie, które trzeba zadać przy każdej grze plaszowej. Czyli w takim razie, dla kogo jest Arknowa? Dla mnie Arknowa jest dla graczy, którzy. Nieprzesadnie lubią negatywne interakcję. Tutaj, co prawda, jest troszeczkę karto. Nawet troszeczkę Katopacja Marsa, które mają tę negatywną interakcję. Sobie jest karty, też wariant opisany, że jak ktoś bardzo nie chce, bo tam są jakby takie. No tak, są takie minimalne, tutaj troszkę kasy mniej, tutaj jakieś akcje Ci osłabią, tu coś tam. prostu no są takie zwierzęta jak duszenie, nazwane klimatyczne, duszenie, hipnoza. Eee, ale jest też opcja taka, że ignorujesz to i działasz, eee, i tam jest takie specjalne działanie w trybie solo. No bo w solo nie masz interakcji, mhm. więc jakby traktujesz tą kartę jakby działa solo. Myśmy też tak grali, jakby z moją Anią tak grałem i, okay. I, i działa ok, jakby nadal nie, nie czujesz że ta karta jest jakąś wyraźnie słabsza. A, więc tak, ale generalnie tej innych akcji dużo jakoś tam nad stołem nie ma, bez wyrwania sobie karda, ale bez przesady tutaj masz ten własny silniczek właśnie. silniczek, Czyli jeśli ty lubisz grę, gdzie tworzysz sobie coś, budujesz, szukasz synergii, kombosów i lubisz, żeby i chcesz, żeby ta każda partia wyglądała trochę inaczej, nie idziesz takim jednym torem, to to jest ten moment, tak? Bo po pierwsze tej strategii jest dużo, więc masz czym wybierać, Po drugie to nie jest tak, że kurczę, mówisz sobie w tej grze, to ja będę tak, ja, ja uwielbiam strategię na małpy. No nie no, może tych map nie mieć, tak, Może mieć inne. Musisz tutaj właśnie dostosować się elastycznie do tego, co masz na rynku na starcie, to ci dojdzie w trakcie, co widać tutaj, więc jakby lubisz kombinować. Jak lubisz kombinować, to zgadza ciebie. Plus tematyka. Naprawdę ja tematyka pozytywne jest pozytywne. super pozytywna. Mam lwa, lwa i lamparta. Znaczy, geparda, lwa i lamparta. Ja, jakby, ty masz ten cel, już jest twój, nie? A, więc, więc co takie, co więcej, dla osób, które Lubią właśnie usiąść chwilę dłużej pokombinować, bo to nie jest szybka gra. To jest gra godzinka i, 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 do, domu? i, i do domu, tylko to jest właśnie dokładnie wieczór, spokojny yy, na, na, nad tym. No i jak dla mnie tematyka jest yy, dla mnie atrakcyjna. To takich naprawdę a, więc, a, Oczywiście, jak ktoś lubi właśnie lubi zwierzaki, lubi zoo, chciałby zobaczyć. Graficznie według mnie jest to sp fajne, spójne, może nie, nie zachwyca, to nie są to nie jest poziom Waker, czy tam na jakiś grafik, bo to są wszystko podretuszowane zdjęcia, podytuszowane ale na no to dla mnie mi się to bardzo ładnie prezentuje na stole i, i, i co ważniejsze właśnie jest wszystko trzymane w takim biednym klimacie, więc nie czujesz jak niektórych grach e, takiego dysonansu, że nagle taka karta, mm -hmm. nagle taka, a reszta poza kartami jest Mega dopracowana i czysta ikona. W sensie, jak ktoś zagra raz, będzie widział dlaczego. Myśmy przed chwilą dyskusję, czemu to się ta ikona znajduje. Bo ona jest tylko przypomnienką ale ważną przypomnienką Więc to wszystko, każda ikona tutaj ma znaczenie, każda ikona coś mówi i jeśli ona tam jest, to tylko musisz sobie powiedzieć, a już wiem dlaczego. A więc, tak powiem, dla mnie, co jest ważne w tej grze, jeszcze raz. Gier euro jest bardzo dużo. Z ładnymi grafikami, fajne tematy, troszkę mniej, ale też są. To z tej wyróżnia według mnie to, że ona, obok swojej ceny, tam właśnie ta główna mechanika jest mega. sprawia, że typonowanie i sam flow gry jest mega płynny. Tu nie masz, to ja teraz muszę policzyć, e, czy ten mój ruch sprawi, że ja budując tą chudę, tą kopalnię, zyskam to, 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 to i zwisów. W Tej grze faktycznie tych momentów, kiedy przestoju zdarzały się, ale właśnie głównie przez to, że kurczę, akurat goś mi wydawały tą kartę, co chciałem, albo nagle zorientowałem się, że w sumie nie mogę tego zrobić, bo coś tam, albo. Czasami chcę zaplanować nie jeden, tylko trzy ruchy do przodu, bo czasami to, jak widzi, że się zbliża przerwa, też jest. Ale naprawdę to są momenty, a nie stały element gry. I dlatego ta gra właśnie trafia pod wiele z trzech, przynajmniej na, razie, na świecie i mam nadzieję, że w Polsce też. Ponieważ jest flow gry i, i przyjemność z niej jest bardzo, bardzo, bardzo duża. To ja Ci bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że dla Państwa było to wyczerpujące. No, my się z Arknową polecamy, a ja jeszcze raz tylko bym prosił, że jeżeli podobało Wam się tutaj gościnne wystąpienie Grzegorza, uważacie, że naprawdę fajnie zaprezentowaliśmy Wam, przedstawiliśmy Wam, jak działa Arknowa, proszę kliknijcie w subskrypcję, kliknijcie w dzwoneczek, żeby się dowiedzieć o kolejnych materiałach dotyczących Arknowy. To na koniec tylko jeszcze aprobować materiał do Arknowy, pięknie to do, do, do powiedziałeś. Na naszej stronie. Wszyscy to zamówili w kopiku, a tak na naszej stronie udostępnimy taki artykuł do wydruku na pierwszą rozgrywkę. Czyli to jest po pierwsze sugeruje jakie karty dobrać na tę pierwszą rękę, żeby nie czuć się zagubionym, żeby już mhm. te kobosce zaczynały grać. I po drugie nawet sugerują mniej więcej co już zrobił w pierwszej jakby do tej do, tej, do tej pierwszej przerwy, żeby to zaczynało żyć, zaczynało działać i, i szło w jakimś kierunku. Według mnie bardzo fajne ułatwienie, które sprawi, że nikt nie Poczujesz odrzucony od gry, bo nie będzie, dostanie taką jak na dzień dobrze, że nie będzie wiedział co robić, no z tych kart można faktycznie dostać, no jest szansa, że dostanie się taką bardzo fatalną, gdzie tylko sprawny gracz mógłby coś osiągnąć, e, więc ja po, po osobiście, jak ktoś nas ogląda, polecam, jak już masz grę, zajrzyj na stronę Portal Games, ściągnij sobie, wydrukuj, rozdaj graczom I, 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 i baw się dobrze. Dziękujemy bardzo za poświęcony nam czas i widzimy się następnym razem. Trzała. Dzięki bardzo, hej!